Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek wyzwania filmowych kreacji. Wszyscy jedzą sobie śniadanko, mamy 4 toddlerki, tak więc jest dosyć ciężko. Pytałam się was ostatnio, czy Joyce ma być blondynką, czy ma pozostać z rudymi włoskami. No i większość jednak była za tym, żeby Joyce była blondynką, bo przecież jest to bardzo możliwe, że jednak coś tam w genach się wymieszało i po prostu może któryś z rodziców, może któryś z dziadków, czy z jakichś tam krewnych kiedyś te blond włosy miało. No i dobrze, w takim bądź razie zostawimy ją blondynką. Więcej dzieci nie mamy w planach, zresztą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie, jest ich 7, więc jeszcze jedno mogłoby być, się trafić, bo w sumie tutaj nie wiadomo, jak to się potoczy. My planowo według zasad powinniśmy mieć... A co to jest? Jak to pięknie wygląda? Dobra, weź to schowaj. Schowaj do lodówki, żeby nam się nie zmarnowało. Chociaż tu w sumie na dworze to tak jak lodówka, bo jest tak zimno. Będziemy starać się ogarniać ich umiejętności. W sumie mamy niedzielę, moglibyśmy sobie spędzić jakoś fajnie, miło, rodzinnie czas. Ale tak jak mówię, z toddlerkami teraz, z 4 toddlerkami jest dosyć ciężko. Jeżeli chodzi o zmianę domku, to tak jak już mówiłam ostatnio, dopiero gdy dwójka naszych pierwszych toddlerków będzie w... Dajcie mi szpadel w dłoń, Anabel rozkwita razem z moim... Dobra, lubi ogrodnictwo. Tak więc dopiero jak będą w wieku dziecięcym, nasze pierwsze dzieciaczki, czyli, niech ja sobie przypomnę, Walter i Jim, to wtedy dopiero będziemy mogli... Nie rozpalaj tam, gościu, nie, chodź tutaj na dół. To wtedy dopiero będziemy mogli powiększyć ten domek i będziemy mogli albo ewentualnie brać kredyt, ale postanowiłam, że jednak zostaniemy w tym domku i go powiększymy, zamiast brać kredyt na nowy, większy dom. Będziemy sobie po prostu tutaj mieszkać i ten domek postaram się powiększyć. Gościu, co ty robisz? Wychowawcze... Dyscyplinuj za niedawne zachowanie, spokojnie. Delikatnie odwiedź od pluskania w toalecie, dawaj. Jak nie posłucha, to będziemy ostrzej musieli do tego podejść. Dobra, ty Annabel, kochana, weź posprzątaj. Pozbierałaś już chyba wszystko, tak? Czy coś tu jeszcze będziemy mieć? Chyba już nie. Tutaj jest jeszcze tylko do ewoluowania. Więc to zrobimy szybciutko. Drzewka będą dobrej jakości. Dobrze, czy posłuchał nasz mały Samuel, a to on taki Roybrer, chodź tutaj z wychowawczych i naucz słowa przepraszam, powiedz mu, że gdy takie rzeczy robisz, to powinieneś przeprosić, powinieneś umieć za to przeprosić i powinieneś nauczyć się tego już więcej nie robić. Okej, Annabel, gdzie ty idziesz? Nie będziesz nam mopem śniegu czyściła, więc chodź tutaj do środka. Tak więc jeżeli chodzi o naszych pierwszych toddlerków, to już wkrótce będą miały urodzinki. Jak się nie mylę, to w poniedziałek to będzie. No i wtedy będziemy starali się powiększyć domek. Wypij coś. Wypij sobie rano herbatę. Mamy 12 godzinę. Nie mieliśmy włączonego ogrzewania, dlatego im tak zimno było i co chwilę latali do tego kominka, żeby go włączyć. Więc teraz myślę, że Annabel włączy nam ogrzewanie i będzie dużo lepiej. Nie będą się upierali na ten kominek na górze, bo ostatnio mieliśmy pożar w domu przez to, że oni co chwilę ten kominek zapalali. Okej, skoro ty jesteś wolna, chociaż nie, ty sobie herbatkę pijesz, to dokończ sobie tą herbatkę, a potem wykąpiemy małą Meryl. O, jak się fajnie bawi. Jak się fajnie bawi z nią. Ty możesz się przebrać, kochana, bo w sumie nie jest zimno. Okej, tak więc pokój niezaciekawie się prezentuje. Musiałam tutaj dodać 2 kolejne łóżeczka, ale ponieważ, tak jak mówiłam, nie możemy jeszcze na razie powiększać tego domu, nie możemy zmieniać tego domu jeszcze, bo pierwsze toddlerki muszą dorosnąć i dopiero po ich urodzinach, czyli najprawdopodobniej, jeżeli w tym odcinku uda nam się ich urodziny zorganizować, to myślę, że już w następnym odcinku będę mogła pokazać, jak ten domek zmienię. No tak, żeby każdy z dzieci miało swój... Tak, żeby każdy z dzieci miał swój jakiś tam kąt. Chciałabym z nimi gdzieś wyjechać. Mamy w sumie 11 200 simoleonów, więc moglibyśmy sobie pozwolić na jakieś małe wakacje. Tylko... No i patrz, no i ty znowu tutaj. Z wychowawczych. Dyscyplinuj za niedawne zachowanie. Stanowczo. On już chyba zdyscyplinował. O, okej. Wziął go do kąpieli. No dobra.
Natomiast ty, kochana, musisz się zająć troszkę twoimi umiejętnościami. Już powolutku, małymi krokami dochodzimy do kolejnego pokolenia, tak więc ty musisz się tutaj nauczyć jeszcze, jeżeli chodzi o twoje gotowanie i pieczenie. Pieczenie masz beznadziejnie nisko, dlatego dzisiaj pieczemy. Dlatego dzisiaj będziemy piec, bo musisz pieczenie mieć na 10 poziomie, kochana, więc pieczemy. Zaczynamy dzisiaj piec. Okej, chleb. Zaczynamy od chleba. Będziemy piec wszystko, co się da, tak aby chociaż troszkę tą umiejętność do góry podnieść. Tak więc zaczniemy od jakichś takich normalnych, prostych dań, a potem przejdziemy do trudniejszych. Dobrze, Annabel. Natomiast jeżeli chodzi o Gilberta, on musi tutaj tą swoją aspirację ukończyć. Musi spędzić 3 aktywne dni pracy. Jeden spędziliśmy, tak więc postaram się jutro z nim pójść do pracy. To wtedy to zaliczymy. Potem musimy przekazać. Przekaż przypadek pacjenta. Dobra, bo musimy tą aspirację ukończyć i musimy dojść na 10 poziom jego kariery. Jesteśmy obecnie na 8 poziomie, więc nie będzie trudno dojść do tego 10, mam nadzieję. Chodź tutaj i wykąpiesz kulkę. Myślę więc, że ten chleb, który Annabel upiecze, to po prostu wykorzystamy, damy jedzonko maluchom. Za dużo tych toddlerów tutaj jest, o Boże. I wszyscy będą sobie łapać po porcji. Weź porcję. Okej, trzeci poziom pieczenia. Dobra, spoko. Cieszy mnie to bardzo. Myślę, że wszystkich położymy spać teraz. O, Joyce nam tutaj gada i gada. Joyce się bardzo rozgadała. Położysz malutkiego też spać. Tak więc Waltera położymy spać również. Natomiast ty, kochana, nie wiem, czy ty się zmieścisz do tej sypialni, bo ona jest tak mała, że chyba się nie zmieścisz. Ale spróbujemy położyć też... Kto to został? Samuel, okej. No to spróbujemy położyć Samuela również spać. Idziemy się położyć spać. Już jutro będziemy mieli urodzinki malutkich. Tak więc będziemy mieli zamiast 4 toddlerków, to będziemy mieli tylko 2. Tak więc jeszcze jutro spędzimy czas w tym domu. Natomiast na kolejny odcinek już postaram się ten domek powiększyć, tak żeby każde dziecko miało swoje miejsce, swoje specjalne miejsce. Salon powiększymy, kuchnię, tak żeby było tutaj no dosyć sporo miejsca dla tak licznej rodzinki. No bo 4 dzieci, piesek, to jednak jest sporo. I zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze jednego pieska dla Meryl, samca, żeby się razem bawili, bo byłoby to fajne, wydaje mi się. Może zaadoptujemy pieska, nie wiem. Mamy 18:15, oni są nieźle zmęczeni. Dzieciaki poszły spać, więc można się spodziewać, że dosyć wcześnie rano wstaną i będą nam dokuczać. Więc dosyć wcześnie pewnie wstaną. Mam nadzieję, że się teraz nie obudzą. No i myślę, że my powolutku będziemy ten dzień kończyć i będziemy się widzieć kolejnego dnia. Jejku, popłakałeś się? To taki fajny film ten był. Kochana, czy ty jesteś jeszcze głodna? Dobra, zabawa ci rośnie. Mogłabyś sobie jeszcze jeden kawałek wziąć, bo wcale się nie najadłaś aż tak bardzo. Nie chciałabym, żebyś nam tutaj znowu przytyła, bo musiałam z nią troszkę popracować nad jej wagą. Troszkę poćwiczyć. No idź, kochana, weź sobie, potem będziesz nadal oglądała. Oni chyba są bardzo zmęczeni. Spać im się chce, no już widzę, jak Annabel. W sumie to pewnie dlatego, że w nocy dużo nie spali w ostatnich dniach, no bo w sumie mieli 2 noworodków i toddlerki, tak więc ciężko rzeczywiście. Wiesz co, kochany, chodź tutaj i usiądź obok mnie. No chodź tutaj, potulić się mała Meryl. Ciężko, rozpieszczaj na kanapie naszą Meryl i pogłaszcz ją. Natomiast ty, kochana, kontynuuj. Oglądaj aktualny film. Jako pierwszy obudził się Gilbert, bo musiał być tutaj do toalety i już oczywiście dzieciaczki do niego przybiegły, bo są głodne. Ktoś tutaj jeszcze sobie śpi i widzę, że śmierdzi. Kto to jest? Walter. Będzie trzeba go wykąpać. Joyce jest zdenerwowana i gdzieś nam tutaj buszuje na zewnątrz. Boże, chodź tutaj, podnieś ją i musisz ją wykąpać. Tak więc wykąpiesz Joyce. Natomiast ty, kochana, tutaj no pogadasz troszkę z tym małym gagatkiem Samuelem, który nam tutaj marudzi. Obejmij go czule i
No i wtul się do niego, okej. Dobrze, i myślę, że teraz zrobimy jakieś śniadanko. Widzę, że Walter chwycił sobie ciasto z poprzedniego dnia, ale my teraz zrobimy szybciutko śniadanko. Będziemy się starać też zrobić jakiś tort na urodzinki małych, tak żeby jak najszybciej ich postarzyć, bo z czterema toddlerkami przyznam, że łatwo nie jest. Co ty byś chciała? Zachowuj się przyjaźnie wobec Sima i zachowuj się przyjaźnie. Dobrze. Okej, kochana, myślę, że możesz przygotować szybciutko śniadanko. Jim jest bardzo głodny, nakarm go, zanim zostanie zabrany. A gdzie jest Jim? Tu jest Walter, tu jest Samuel. Dobra, mamy poniedziałek, Annabel zaczyna pracę za około godziny. Co chcesz zrobić? Nie, dzisiaj pracujemy w domu. No i nie wiem, czy Gilbert dzisiaj pracuje. Boże, gdzie jest Jim, bo ja się tutaj zaraz... Dobra, Gilbert, kochany, weź Jimmy'ego, to jest Jimmy. Tak, dobra, bierz Jimmy'ego, podnieś go i przynieś go tutaj, bo my już śniadanko szykujemy i tego kolesia trzeba jeszcze wykąpać. Tak więc, kochana, ty sobie przyjdziesz tutaj, natomiast ty sobie przyjdziesz tutaj i będziecie czekać, aż mamusia skończy robić śniadanko. A ty, kochany, przyniesiesz małego tutaj, posadzisz go, niech oni sobie zjedzą, a potem ich wykąpiesz, a ty w międzyczasie sprzątniesz te talerze. Jeżeli chodzi o twoją pracę, ty za 2 godziny masz, a ponieważ mamy urodzinki, więc dzisiaj myślę, dzień w pracy sobie pominiemy po prostu. I teraz każdy z toddlerków po porcji sobie bierze. Dzisiaj myślę, że dzień w pracy sobie jednak pominiemy, u Gilberta również, bo chcemy te urodziny zorganizować jak najszybciej. No a kolejny dzień już na pewno z nim pójdziemy, to już w przyszłym odcinku pójdziemy z nim do pracy, bo musi 2 kolejne dni spędzić w pracy. Żeby mu się to zaliczyło do aspiracji. Dobra, Gilbert, ty też musiałbyś wziąć sobie porcję, bo ty też musisz jeść, człowieku. Merle jak zwykle jest brudna i trzeba ją wykąpać. No i ten gość jest brudny, Walter. Wiesz co, skoro ty jesteś, znaczy chcesz iść na nocniczek, a nie umiesz jeszcze sam korzystać, no to musisz poczekać, aż wszyscy zjedzą śniadanko. Dobra, Jimmy i Annabel bardzo się teraz przyjaźnią. Świetnie. Dosyć sporo nas tutaj jest. Dobrze, że 2 chłopaków teraz będzie pomocnych. Mam nadzieję, że będziemy mogli troszkę od nich pomocy mieć przy rodzeństwie. Boże, jak ty szybko zjadłeś, Gilbert. Annabel tutaj jeszcze mieli, a ty już talerzyk myjesz. On jest super tatuś, naprawdę. Jak ich tak obserwuję, to on sobie lepiej radzi niż ona, jeżeli chodzi tutaj o sprawy domowe. Dobra. No to teraz myślę, że będziesz mógł wykąpać naszego brudaska Waltera. Tort dla dzieci niebieski, dawaj. Bo to jest 2 chłopców, no to zrobimy im na niebiesko. Niech będzie. No idź, kochana, idź zrobić ten tort. A ty miałeś wykąpać tego brudasa, czemu go nie kąpiesz? Chodź tutaj i wykąp Waltera. O nie, kurczę, zapomniałam wolne wziąć dla niego. Dobra, wyślij w pojedynkę. Albo ewentualnie mu to skasuję. Dobra, skasowałam mu pracę. Nie wiem, jak to wpłynie na jego... Na pewno źle to wpłynie na jego ocenę. No ale niestety, zapomniałam wziąć wolne. Troszkę chaotycznie jest z tymi dzieciaczkami i... no i nie pomyślałam o tym, że on musi wolne wziąć. No ale dobra. W kolejnym dniu na pewno postaramy się dobrze ten dzień w pracy jakoś spędzić, tak żeby wykonać wszystko to, co on musi wykonać w pracy, żeby miał, żeby jego ocena w pracy była dosyć wysoka. Okej, myślę, kochana, że ty musisz teraz tutaj dać świeczki urodzinowe, dawaj. Okej, myślę, że możemy organizować już sobie wydarzenie, tak więc organizujemy urodzinki. Okej, mamy przyjęcie urodzinowe. Dobrze, urodzinki już mamy zaplanowane. Nie zaprosiliśmy Kazimierza i Paulinki, bo powiedzmy, że oni są zajęci w szkole, oni już są chyba nastolatkami. Jeżeli się nie mylę, będę musiała, nie zdążyłam ich jednak w kasie przerobić, dlatego dzisiaj ich nie zaprosimy. Walter, co ty tutaj kombinujesz, choć mama ci powie, co na ten temat sądzi, tak więc pomóż zaspokoić potrzeby. Aż coś zjeść, satysfakcjonująca rozmowa. Dobra, to porozmawiaj z nim, to może przestanie robić to, co robi. A ty, kochany, tutaj się zajmujesz ogrodem pięknie, bo nam kasy potrzeba, więc wszystko pozbieraj i potem to sprzedamy. Nie wiem właśnie,
Może będziemy to sprzedawać na jakimś targu, pojedziemy na jakiś targ, tak żeby było bardziej realistycznie. Zaczynajmy, dobra, urodziny się zaczęły. Świetnie. Może kupimy ten stół taki, będziemy sprzedawać nasze warzywa. Już niedługo w sumie będzie wiosna, więc jak będzie wiosna, to może sobie gdzieś tutaj ustawimy albo zrobię parcelę specjalną, targ i tam będziemy sprzedawać po prostu, żeby zarobić sobie więcej. Kochana, myślę, że ty oprócz tego ciasta, które zrobiłaś, to zrobisz coś jeszcze, bo warto by było, żeby tutaj dla gości było coś jeszcze do... Co to jest? Aha, bo to jest barbecue. Żeby tutaj było coś więcej, jeżeli chodzi o... Dobra, to zimne napoje może. Zimne, chociaż w sumie ja wiem, jest za zimno na zimne napoje. To weźmiemy może babcine przepisy i weźmiemy jakieś posiłki i zrobimy coś takiego, czym moglibyśmy naszych gości też nakarmić. Oprócz... Dobra, to zrobimy lasagne. Lasagne z pesto są pyszne, uwielbiam. Lasagne z pesto jest... Dobra, maluchy, co jest? Ty, kochany, już nazbierałeś, to chodź tutaj i wykąpiesz Meryl. Wykąp... Aha, nie pojawi nam się w taki sposób. Dobra, no to weź i wykąp Meryl. No i dobrze, no i my będziemy czekać, aż wszyscy goście się pojawią. W sumie Diana nieźle się ubrała na zimę. Na zimę bardzo fajny strój. Boże, co tu jest? O Boże, to wygląda jak krew. Taki syf nam zrobiło dziecko, czerwoną farbą. Wygląda, jakby ktoś przed domem tutaj kogoś zamordował. Okej, więc Diana... Nie, gościu, znowu. I to chyba ciągle Walter to robi, nie pamiętam. Wychowawcze, dyscyplinuj. Tym razem stanowczo. Wyraź rozczarowanie, zakaż. Widzę, że mała Joyce się przygląda bardzo Annabel, jak ona tutaj gotuje. Może tą miłość do gotowania podziedziczy o Annabel. Dobra, gościu kolejny wychodzi. Nie idziesz tam, tylko wracasz tutaj. Dobra, Summer i Diana, musicie nam pomóc. Musicie nam pomóc. Musicie nam koniecznie pomóc tutaj, bo dosyć ciężko jest z tymi małymi. Dobra, porozmawiaj sobie z Dianą. Porozmawiajcie sobie przez chwilkę tutaj. Z przyjaznych, może dziel się wskazówkami towarzyskich simów. Summer jest jakaś smutna, choć tutaj kochana, obydwie się ubrały tak, jakby to miało być lato. Ale widać gorące dziewczyny, skoro na śnieg się ubrały w taki sposób. Dobra, ty czyścisz śnieg mopem. No w sumie myślę, że jest to dobre. O, Lucy idzie. A ty, Meryl, gdzie ty byłaś? Coś nam przyniosła, jakiś prezent chyba. Okej, gościu, myślę, że ty zamiast tam sprzątać mopem te plamy, to weź może po prostu i wyrzuć to do śmieci. A my postaramy się tutaj te cele jakoś osiągnąć, skoro mamy urodzinki. Tak więc zdmuchniemy za chwilkę świeczki, prowadź interakcję z jubilatką przez 3 godziny. Okej, tak więc chodź tutaj, drogi jubilacie. Zabawne powitanie z twoim synem. Nie wiem, czy tego nigdy... Aha, nie, bo to ja kliknęłam na Summer. Okej. Chodź tutaj i... Obejmij czule. I weź może z przyjaznych jeszcze... Baw się z nim, pobaw się z nim. Natomiast ty, kochana, z naszym drugim jubilatem, czyli Walterem, też będziesz... Co ty wzięłaś? Ciastka, dobra. Ciastka możesz sobie wziąć, Diana. Z Walterem również... Obejmij go czule. No i myślę, że ty również się z nim pobawisz. To może nam się tutaj zaliczyć. To. Potem musimy słuchać muzyki, ale nie mamy tutaj żadnego radia i przygotować napoje. Nie mamy tutaj baru, więc chyba tych punktów nie będziemy mogli osiągnąć. Ale zaraz będziemy dmuchać świeczki. Tylko jak nam ktoś chapnie z tego ciasta, akurat w momencie, gdy my te świeczki zdmuchniemy, to nie będzie zbyt przyjemnie. Okej, dobra, Lucy, kochana, chodź tutaj się pobawisz, Boże, a ten w tym stoi, w biurku, Samuel. Samuelku, kochany, chodź tutaj do Lucy i rozmawiaj z nieznajomą. Akurat jest to twoja nieznajoma, no tak. Dobra, świetnie. Jejku, co ty się tak wkurzasz, Annabel, kochana moja? Nie wkurzaj się. Dobra, myślę, że teraz... O, też się będziesz z nim bawić. No tak, no bo ja i to kliknęłam w sumie.
Dobra, myślę, że teraz będziemy dmuchać świeczki. Jak tylko one się skończą bawić, to podmuchamy sobie świeczki. Nasze maleństwa będą... O nie! Joyce! Czemu ty mi to robisz? Czemu ty mi to robisz? Dziewczyno, weź z wychowawczych, dyscyplinuj stanowczo i zakaż. Oni cały czas będą chodzić i ten śnieg tym mopem czyścić. Okej, dobra. Jak ty to zrobisz, to pomożesz już tutaj naszemu małemu Jimmy'emu zdmuchnąć świeczki. Chodź tutaj, pomoc ze świeczkami, pomoc od tatusia. Okej, bierzemy malutkiego i... Chodź tutaj, Annabel, gdzie ty tam poszłaś? Tu musisz patrzeć, jak twój synek zdmuchuje świeczki. Pięknie! Okej, maluszek. Będzie teraz dzieckiem. A ty, gościu, w międzyczasie szybko daj świeczki, zanim ktoś nam chapnie. Dodaj świeczki urodzinowe. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, jeszcze nie dał tych świeczek. Dobra, więc aspiracją twoją na razie będzie motoryczne. Potem się głębiej nad tym zastanowimy. Dobrze, no i będziesz stabilny, będziesz nieprzewidywalny i aktywny. Gościu, weź te świeczki, daj. Okej. Dobra, i teraz również malutki Walter poprosi o pomoc ze świeczkami swojego tatusia. Dawaj. Okej, zdmuchaliśmy świeczki. Dobra. No i ty malutki też teraz już... A gdzie jest drugi? Ja go nawet nie widziałam, jak on wygląda. A tutaj jest, okej. Dobra, Jimmy jest tutaj. Niech on się szybko... Zobaczymy. Okej. Już się wydłużył mały. Dobra, damy mu na chwilkę społeczne, dusza towarzystwa. I damy mu tutaj, damy mu zimna krew, zdeterminowany i optymistyczny. Dobrze, więc myślę, że ja teraz wejdę do kasy i będę ich przebierać. Dobrze, ja już skończyłam przerabiać Jimmy'ego i Waltera. Tak się prezentuje Jimmy, jest to jego strój codzienny. Pokażę wam wszystkie stroje, jak wyglądają w każdej kategorii. Tak wygląda jego strój oficjalny. Jeżeli chodzi ogólnie o jego wygląd, o wygląd obydwóch bliźniaków, to są... Według mnie, tak jak już mówiłam wcześniej, są to kopie Gilberta. No, oczka mają błękitne, identyczne jak Gilbert. Włoski czarne, tak więc są to małe kopie Gilberta. Zobaczymy, jak dorosną, czy też będą tak do niego podobni. Jeśli chodzi o sportowy, tak wygląda jego strój sportowy. Tutaj mamy piżamę, tutaj mamy strój na imprezę, tutaj mamy do pływania, na ciepłą pogodę i na zimną pogodę mamy dwie wersje, jedna z kurtką i... jedna bez kurtki. Tak się prezentuje Jimmy. Natomiast Walter prezentuje się w taki sposób, no tak jak mówię, jest twarz jest identyczna, mają praktycznie tylko włoskami się różnią, bo twarz jest prawie identyczna. Tak więc to jest pozycja numer jeden w codziennych. Tak wygląda pozycja w oficjalnych. Tutaj mamy strój sportowy, to jest piżamka. Strój imprezowy wygląda w taki sposób. Tutaj mamy strój kąpielowy, strój do pływania. Tutaj mamy na ciepłą pogodę i na chłodną pogodę. Wersja z kurtką i wersja bez kurtki. Dobrze, no więc tak się prezentują bliźniaki Gilberta i Annabel. Już oficjalnie będziemy mogli teraz zmieniać domek na coś lepszego, na coś większego. No to przechodzimy, dokończymy jeszcze naszą imprezę urodzinową. Tak więc przechodzimy do domku. Okej, jesteśmy już w domku. Widzę, że Meryl jest głodna, więc damy jej szybciutko coś do jedzonka. Chociaż ona teraz zaczęła jeść, więc niech sobie dokończy. Natomiast ty, Annabel, kochana, zaprosisz wszystkich. Zawołaj na posiłek. Aha, tu musimy wybierać. No dobra. No to wołamy wszystkich po kolei. Chyba starczy dla wszystkich, tak mi się wydaje. Mam nadzieję przynajmniej. Dobrze, cieszy mnie to, że starczyło. I skoro starczyło, to ty, Annabel, weźmiesz sobie pokrój tort z Simem o imieniu Gilbert. A czemu? Aha, już nie starczyło. No dobra. Dla ciebie nie starczyło, kochana, więc idź wynieść śmieci. Sama sobie to wybrałaś. O, jejku, w sumie to mają rację, bo jest nie ma miejsca w domu. Ale kurczę, śnieg, zimno, a oni sobie tutaj siedzą. No ale dobra, nie mamy innego wyjścia. Ale cieszę się, bo już niedługo będzie wiosna, więc będziemy mogli może organizować jakieś pikniki z nimi.
całą rodzinką, bo to jest typowo rodzinne pokolenie też, więc myślę, że bardzo fajnie będzie z nimi gdzieś teraz powychodzić. Jak jeszcze pozostała dwójka bliźniaków, pozostałe tudlerki jeszcze jak dorosną, to wydaje mi się, że już będzie dużo łatwiej tutaj i będzie można częściej gdzieś wychodzić, wyjeżdżać. Okej, kochana, myślę, że teraz ty to sprzątniesz. Nie wiem, czemu to biurko tak działa, że wszyscy do niego do środka wchodzą. Hej, podobno ty i Joyce Montgomery przyjaźnicie się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna. No wiesz co, tato? To był ojciec Gilberta. Joyce to jest nasza córka, więc myślę, że się przyjaźnimy. Urządź bitwę na Śnieżki z twoimi dwoma synkami i z Gilbertem. Okej. Natomiast toddlerki jest Summer i z Dianą. Zostaną sobie w środku. Natomiast my tutaj Gilbert, Annabel i dwójka jubilatów. Pobawimy się troszkę. Mamy już złoto, więc świetnie. Nawet nie musimy tutaj już słuchać muzyki i przygotowywać napojów. Pobawimy się przez moment. Skoro są wasze urodziny. Co jest, Annabel? No, coś tak śmiejesz. O kurczę, jak mu dała w nogę. Ty. Okej, przyszedł Jimmy. To będzie teraz rzucał? Na drodze do sławy. Kto to jest na drodze do sławy? Jimmy się tutaj koło mamy ustawił. Walter. O kurczę, Gilbert, koleś. Ale się wkurzył, bo dostał. No to teraz mama przyszła bronić małego Waltera, bo Gilbert go chciał rzucić. O, pięknie, Walter. A nie, wkurzył się chyba, bo nie trafił. No nie wiem, ten się śmieje. W Gilberta? Pięknie, to było piękne. Jaka zadowolona z siebie. Jaki śmiech. O, jak tutaj jest pięknie. Jak ślicznie to wygląda. Zimą, no cudownie. O kurczę, aż się przewrócił mały Jimmy. Na dzisiaj będę już kończyć. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć.